mówił na naszej antenie europoseł PiS. Jeszcze w wojnie informacyjnej, która zmierza do czerniania i osłabiania Polski, być może przygotowuje jakieś dalsze działania w ramach wojny informacyjnej przeciwko generalnie Zachodowi, o przecież uderzano również w Czechy, Francję i Wielką Brytanię tymi kłamstwami dotyczącymi II wojny światowej, ale to generalnie biorąc zwiastuje stan napięcia między Polską a Rosją i szerzej między Rosją i światem zachodnim. Do słów Władimira Putina odniósł się również naczelny rabin Polski Michael Szubrich. Państwo polskie nigdy robiło coś takiego. Kiedy już był Holokaust, rząd polski to był w Londynie. Oni walczyli przeciwko hitlerowcy. To jest jasny fakt. Jeżeli kto chce kłamiać, to jest jego odpowiedzialność. Jeżeli Putin chce tworzyć nowe prawdy, to jest jego grzech i to jest kłamstwo. Naczelny rabin Polski dodał, że używanie tragedii Holokaustu dla doraźnych celów politycznych jest wyjątkowo naganne. W związku ze słowami Władimira Putina premier Mateusz Morawiecki wydał oświadczenie. Szef rządu napisał, że prezydent Rosji wielokrotnie kłamał na temat Polski i zawsze robił to w pełni świadomie. Rodzina 500+, Dobry Start, Maluch Plus czy Senior Plus to tylko niektóre programy na rzecz rodzin realizowane przez rząd PiS. Rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej rządu, powiedziała minister rodziny Marlena Maląg, po czym dodała, że wyzwaniem na kolejne lata będzie zwiększenie dzietności i promowanie tradycyjnej rodziny. Mamy powołaną panią pełnomocnik minister Barbarę Sochę, która będzie odpowiadała za tą politykę demograficzną. Została powołana Rada Rodziny jako taki zespół ekspertów, który ma wspierać zarówno nas tutaj ministerstwo i służyć swoim doświadczeniem, dorobkiem naukowym. Wybijali im szyby, co ja tam się dowiedziałam. To okropne rzeczy, bo mój kolega, który jest moim wychowankiem, Grzegorz Widziński, jeździł do Moskwy, do Mińska, tam na stadionach wygłaszał u świadków Jehowych ogromne przemówienia, tysiące ludzi. I co oni zrobili? Ten Grzesiek Widziński już nie żyje, bo on nieszczęśliwie zginął w wypadku. Pomniku lotników ktoś na niego najechał. On takiej grubej kości, delikatny chłopczyk, bardzo wrażliwy. Ktoś na niego najechał, nie wiem jak to się stało, ale on po prostu zginął. Ja wtedy byłam w Anglo-Ameryce, Białystok. Tutaj w Warszawie mnie nie było, tylko dowiedziałam się od Tadeusza Dziewińskiego telefonicznie, że ty wiesz, Eleonore, że twój kolega Grzesio Widziński nie żyje. Ja pojechałem do Warszawy. Jakoś tak głupio było z tą mamą rozmawiać, bo wiesz, mama pochowała syna, to ja będę rozmawiać, że nie żyje. Ale okropne. No i on w Moskwie, w Mińsku, w Rosji po prostu, jak to się mówi, wygłaszał przemówienie na kongresach świadków Jehowy. No i oni, jak zaczęli tych świadków Jehowy prześladować, wybijali szyby, no motłok zwykły. Coś w rodzaju tutaj w Warszawie ONR-u. Dwóch mężczyzn, 30 i 35 latek. Ale gorzej, przecież tam u ruskich, jak ktoś kogoś zamorduje na wsi, ta policja wcale nie dochodzi. Jak nie postawisz 4 litry wódki, ta policja wcale nie dochodzi. A tutaj dochodzi. Putin jest mordercą, to jest kłamca, to mało, że to jest kłamca. A poza tym jakiś czas temu w gazetach pisali te jego uśmieszki, że on ma coś we łbie, nie po kolei w głowie, chory. Niektórzy myśleli, że ma raka w mózgu, to długo nie pożyje, ale to przecież rak mózgu nie jest bardzo częsty. Ale coś nie tak. Termometry w dzień wskażą od minus 1 stopnia na południowym wschodzie do 5 na przeważającym obszarze i 7 stopni na północnym zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 po północy. Powtórka programu. Północ, południe. Program.
Program informacyjny Polskiego Radia 24. Nie ma zgody na zamianę katów z ofiarami, sprawców okrutnych zbrodni z niewinną ludnością i napadniętymi państwami, oświadczył premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na kontrowersyjną wypowiedź prezydenta Rosji. Politycy i eksperci popierają reakcję premiera. Polska stoi konsekwentnie na gruncie prawdy historycznej i też pokazuje cały kontekst, bo doświadczenie, jak wiemy, jest szerokie i różnorako historycznie nieargumentowane. No, czysta prawda, można powiedzieć, i zdecydowane odrzucenie tez rosyjskich. 15 tysięcy osób z 60 krajów uczestniczy we Wrocławiu w europejskim spotkaniu młodych. I mimo, że jesteśmy z różnych grup chrześcijańskich, to jednak w Jezusie stanowimy jedność. Przed mikrofonem Maria Furdyna zapraszam na wieczorne podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Polskie Radio 24. Północ. Południe. Prezydent Rosji Władimir Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami, oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Oświadczenie szefa polskiego rządu zamieszczono na jego profilu na Facebooku oraz na Twitterze kancelarii premiera. Ma związek z ostatnimi wypowiedziami prezydenta Rosji dotyczącymi genezy wybuchu II wojny światowej. Jak mówił wcześniej szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, oświadczenie to zostało uzgodnione z prezydentem Andrzejem Dudą. Mateusz Morawiecki powiedział, że w ostatnich tygodniach Rosja poniosła kilka istotnych porażek. Wskazał, że niepowodzeniem zakończyła się próba całkowitego podporządkowania sobie Białorusi. Unia Europejska po raz kolejny przedłużyła sankcje nałożone na za bezprawną aneksję Krymu. Rozmowy w tzw. formacie normandzkim nie tylko nie przyniosły zniesienia tych sankcji, lecz w tym samym czasie doszło do kolejnych obostrzeń, tym razem amerykańskich, które znacznie utrudniają realizację projektu Nord Stream 2, napisał premier. Dodał, że rosyjscy sportowcy zostali właśnie zawieszeni na 4 lata za stosowanie dopingu. Słowa prezydenta Putina traktuje jako próbę ukrycia tych problemów. Rosyjski przywódca doskonale zdaje sobie sprawę, że jego zarzuty nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Nie ma zgody na zamianę katów z ofiarami, sprawców okrutnych zbrodni z niewinną ludnością i napadniętymi państwami. W imię pamięci o ofiarach i imię wspólnej przyszłości musimy dbać o prawdę, podkreślił szef polskiego rządu. W ubiegłym tygodniu prezydent Rosji skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Putin powiedział, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Oskarżył także Polskę o współpracę z Niemcami przed wybuchem II wojny światowej. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że na kłamstwa wygłaszane na temat Polski należy reagować zdecydowanie. Michał Dworczyk podkreślił, że nie ma zgody władz naszego kraju na zamianę katów z ofiarami. Na to, żeby zacierać rolę rzeczywistych sprawców wybuchu II wojny światowej, czyli Stalina i Hitlera, i ofiar, między innymi Polaków. W związku z tym tego rodzaju oświadczenie jest naturalną i jedyną możliwą reakcją. Władimir Putin już wielokrotnie kłamliwie oskarżał Polskę o różne działania, które nie miały miejsca. Dzieje się to zwykle w sytuacjach takich, kiedy Rosja ma wewnętrzne problemy. No to wiesz, rozebrali psychologicznie Putina, bo... Dzisiejsze oświadczenie premiera Morawieckiego i wcześniejszą wypowiedź prezydenta Putina komentowali na naszej antenie eksperci i politycy. Eurodeputowany PiSu Jacek Sariusz-Wolski ocenił w audycji Świat 24, że słowa prezydenta Putina wymagały stanowczej odpowiedzi ze strony Warszawy. No, czysta prawda, można powiedzieć, i zdecydowane odrzucenie tez rosyjskich. Dobrze, że tak się stało, że to jest powiedziane w taki sposób bardzo kompletny. Natomiast nie miejmy złudzeń. Radio Conchita. Tok FM Euro Conchita. Barbie Baby Langstrom Extra. A o co chodzi w tym działaniu, panie pośle? No to jest część wojny informacyjnej, która zmierza do oczerniania i osłabiania Polski. Być może przygotowuje jakieś dalsze działania w ramach wojny informacyjnej przeciwko generalnie Zachodowi, a przecież uderzano również w Czechy, Francję i Wielką Brytanię. Tymi kłamstwami dotyczącymi II wojny światowej, ale to generalnie biorąc zwiastuje no, stan napięcia między Polską a Rosją i szerzej między Rosją i światem zachodnim.
Profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ocenił oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie rosyjskich insynuacji historycznych jako adekwatne do sytuacji. Jak podkreślił na słowa Putina, najważniejszej osoby w państwie rosyjskim, odpowiedział szef polskiego rządu po konsultacji z najważniejszą osobą w państwie polskim, prezydentem Andrzejem Dudą. Polska stoi konsekwentnie na gruncie prawdy historycznej i też pokazuje cały kontekst, bo to oświadczenie, jak wiemy, jest szerokie i różnorako historycznie nieargumentowane. Natomiast no, pytanie jest, jak świat zachodni zareaguje. Widzimy, że nawet w klasie niemieckiej padły słowa oburzenia, no bo pewnie Putin, wiadomo, przekracza wszelkie możliwe granice. Czy mu się uda zbić jakiś klin, bo wiemy, że zbliża się rocznica wyzwolenia Auschwitz i prawdopodobnie to wszystko będzie się skupiać w tym punkcie centralnym. Doktor Jacek Raub, ekspert do spraw bezpieczeństwa, podkreślił, że prowokacja prezydenta Rosji stanowi wyzwanie dla Polski i jej zdolności wpływania na opinię międzynarodową. Wydaje się, że narzędzia są znane. Znane są też również te pewne kierunki narracji, które próbuje Rosja wprowadzać. No i teraz tak naprawdę musimy testować, czy nasz system, który uczy się w kontekście flanki wschodniej różnych działań rosyjskich, jest na tyle odporny i na tyle jest w stanie nawet ofensywnie zadziałać, że takie zaczepki, takie bym powiedział mocne uderzenia rosyjskie jesteśmy w stanie nawet nie tyle odpierać, co jesteśmy w stanie również narracyjnie nawet nie tyle wyrównywać, co być może zwiększyć nawet presję narracyjną na samą Rosję. Profesor Henryk Domański uważa, że głównym adresatem działań polskich władz w reakcji na szkalujące Polskę wypowiedzi prezydenta Rosji powinna być zagranica. Socjolog powiedział w Polskim Radiu 24, że na razie odzew z zagranicy jest zadowalający. Reakcja zagranicy, przynajmniej to co do nas dociera, jest taka, bym powiedział, właściwa. To znaczy wszyscy zdają sobie sprawę i pewnie zastanawiają się, po co Putin to robi, bo w końcu on nie robi tego, nie wymyślił sobie tego nagle i nie doznał jakiegoś olśnienia albo nie chciał zrobić Polsce na złość wyłącznie, tylko miał na celu jakieś polityczne, konkretne działania. Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego powiedział, że dzięki członkostwu w NATO Polska nie musi się obawiać rosyjskich prowokacji. Dodał, że ostatnie wypowiedzi prezydenta Putina skierowane są głównie do Rosjan. Niektórzy mówią, że to jest bardziej podyktowane czy skierowane do Zachodu, żeby postraszyć, prawda, i taki zimnowojenny, paraliżujący powiew mrozu wpuścić tam. Natomiast wydaje mi się, że chyba jednak bardziej jest to skierowane na użytek wewnętrzny rosyjski. To znaczy Putin chce skonsolidować poparcie dla siebie, które jest najniższe od 12 bodajże chyba lat i chce jak gdyby pokazać, prawda, że Rosja jest tutaj silna i w tym momencie naprostowuje fałsz historyczny, który wiązał II wojnę światową z paktem Ribbentrop-Mołotow. Stąd jest, prawda, to odwołanie się do pracy ambasadora Lipskiego, czy też Beka i tej umowy, chociażby, no, chociażby zajęcia Zaolzia przez Polskę. Słowa Władimira Putina na temat Polski komentowali także na naszej antenie goście audycji 7x24. Maciej Gdula z partii Wiosna uważa, że słowa prezydenta Rosji są odpowiedzią na wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego. W dokumencie napisano, że przyczyną wybuchu wojny był pakt Ribbentrop-Mołotow. Maciej Gdula uznał, że ta rezolucja była niefortunna. W niej w bardzo łatwy sposób robi się szybkie połączenie między paktem Ribbentrop-Mołotow, potem mówi się o dwóch totalitaryzmach, a potem mówi się o obecnej agresji na Ukrainie. To jest instrumentalizowanie historii. To jest moim zdaniem zły kierunek. Ta eskalacja w polityce pamięci jest po obu stronach. Minister w kancelarii premiera Michał Woś uważa, że ta wypowiedź powinna spotkać się ze zdecydowaną reakcją wszystkich sił politycznych w Polsce. Podejrzewam, że niewielu z nas tutaj siedzących byłoby w stanie wymienić nazwisko ambasadora, nie wiem, sowieckiego w Berlinie w 1939. Więc to była wypowiedź świadoma, przygotowana i ona czemuś służy. Naszą rolą powinno być to, żebyśmy ponad podziałami politycznymi rzeczywiście, żeby wszystkie siły potępiły taką narrację historyczną, a nie szukały jakiegoś zrozumienia, że a być może Putin jest skrzywdzony jakąś rezolucją Parlamentu Europejskiego, tylko żebyśmy wyciągali wnioski.
Zdaniem Agnieszki Ścigaj z Koalicji Polskiej wypowiedź Władimira Putina była prowokacją, która miała skłócić Polaków. Prowokacja to pan, prezydent Putin, wrzucić jak na stół ping-pongowy piłeczkę Polakom i Polacy po prostu świetnie między sobą krzypią tą piłeczką, waląc się nią po głowach. No. Powinniśmy reagować, bo za chwilę te słowa padną ze strony Izraela. Oczekuję, że właśnie dyplomatycznie w jakiś sposób zostanie przeprowadzona dyskusja na poziomie międzynarodowym. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że w reakcji na tę wypowiedź Polska powinna podkreślać swoje zaangażowanie w pokonanie III Rzeszy podczas II wojny światowej. Sądzę, że on to zrobił z kilku powodów. Pierwszym na pewno jest to, że ma problem z dokończeniem Nord Stream 2. Była wielka reakcja strony Polski. Czy my możemy coś tutaj poradzić? Sądzę, że niewiele, poza naszą taką jednak stanowczą reakcją, żeby przypomnieć, że Polska poniosła olbrzymią ofiarę w czasie II wojny światowej. Przypomnijmy, że przedwczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych pilnie wezwało ambasadora Rosji w Warszawie i przekazało mu sprzeciw Polski wobec insynuacji historycznych rosyjskiego prezydenta. Północ, południe.